Cześć, Dichna, popraw koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, spotkanie z Jowitą Michalską, założycielką Digital University, propagatorką nowych technologii. Jowita uczy nas, jak się oswoić z nowymi technologiami i że nie należy bać się sztucznej inteligencji. Cześć, Jowita. Cześć, dzień dobry. Tak, Digital University to jest taka moja miłość już od 7 lat. Zanim przejdziemy do tych rozmów o technologii, chciałam z Tobą właśnie w ogóle porozmawiać chwilę, trochę Cię zaprosić do takiej rozmowy o osobistych też refleksjach i doświadczeniach. W życiu każdego z nas są takie momenty, że następują zmiany, właśnie wchodzi nowa rzeczywistość. I jak było z Tobą? Znaczy, jak to się stało, że w pewnym momencie postanowiłaś zająć się właśnie nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, założyć uniwersytet? I czy to była prosta droga, czy raczej trudna? Jak to było? Ta droga nigdy nie jest prosta. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żebyśmy płynęli po prostu od jednego cudownego rajskiego portu do drugiego, delektując się po prostu drinkami i szampanem. Droga do rozwoju prowadzi tylko i wyłącznie przez różne hardkorowe doświadczenia, ale też tak jakieś refleksje nad sobą i jak coś nas uwiera. I to samo było ze mną. Wspominasz o zmianach. Ja bym się na chwilę chciała tutaj zatrzymać, dlatego że jesteśmy też w rzeczywistości w tej chwili covidowej. Wiele osób traci pracę albo boi się jej utraty, albo jest zmuszona do właśnie pewnych zmian. Organizacje są zmuszone do zmian, więc jesteśmy w tej zmianie bardzo, bardzo mocni i silni. I powiedz proszę, jakimi cechami osobowości powinniśmy się wykazać, albo jakie próbować w sobie odkryć? Co jest dzisiaj ważne? Czego szukać w sobie, żeby sobie w tej rzeczywistości w ogóle poradzić? Takie zmiany, bo dzisiaj jest taka zmiana, jutro będzie inna. Jak to, co też u Ciebie się sprawdziło? Ciekawość. Ciekawość i pozytywne podejście, bo mamy też tendencję w Polsce do takiego negatywizowania ze wszystkim, a negatywizowanie nas zatrzymuje, a otwartość, ciekawość nas pcha do przodu. I to jest bardzo ważne, po prostu żeby się pozbawić tego lęku i przekuć go w ciekawość, właśnie tą niepewność dzisiejszych czasów, która jest nam towarzyszy, przekuć w takie zainteresowanie. Okej, a co w takim razie? Ja może spróbować, jak ja zawsze sobie stawiam takie pytanie, a co może się tak naprawdę stać? Co może się najgorszego, najstraszniejszego stać, jeśli ja to zrobię, spróbuję i mi na przykład coś nie wyjdzie? Zrobię drugi raz. Jak popatrzę na swoje życie w przeszłość, to rzeczywiście mnóstwo rzeczy mi się też nie udało. Ale dzięki temu też poszłam do przodu i rozwinęłam. Więc ciekawość to jest pierwsza rzecz. Ucieczka od takiego negatywizowania i też większe skupienie na sobie, a nie na innych. Bo my mówimy, a ten to, a ten tamto i albo nienawidzimy, albo zazdrościmy, albo mamy jakąś sobie zawiść, albo po prostu się przyglądamy. A myślę, że trzeba pomyśleć sobie, skupić się trochę na sobie, pobyć, ten czas ma w sobie dobre strony. Pobycie ze sobą może na początku trochę boli, ale funduje sporo dobrych niespodzianek, jak się zaczynamy dowiadywać o tym, kim jesteśmy, albo zaczynamy siedzieć sobą trochę w ciszy, żeby się zapytać siebie, w czym jestem dobry. Ja znam ludzi po 30, po 40 i po 50, którzy nie wiedzą, w czym są dobrzy, nigdy tego w sobie nie odkryli. Wiele firm jest przerażonych, mówią średnia wieku w naszej firmie, średnia stażu w naszej firmie to jest, nie wiem, 10 czy 15 lat. To nie ma takiego prostego modelu rozwiązań, nie ma tak, że powinniśmy wszystkich dzisiaj zwolnić, którzy pracują dłużej niż 10 lat i zatrudnić wszystkich nowych, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, która też jest, też trzeba wziąć pod uwagę, to jest to, że trzeba różnorodnie podejść do ludzi w organizacji, żeby im pozwolić pomóc się zmienić. A trzecia, że po prostu jesteśmy w stanie przejść przez taki cały proces i jeżeli zrobimy, to wymaga dużo pracy, ale jeżeli to zrobimy i wyuczymy, wyedukujemy ludzi, otworzymy ich, spowodujemy, że będą gotowi na zmiany, chętni do zmian, to zwyciężamy w ten sposób, że mamy świetną organizację, która sama sobie z wieloma rzeczami radzi, niekoniecznie od wszystkiego zawsze potrzebuje doradcy. Owszem, to jest mnóstwo okropnych rzeczy się dzieje, są tragedie związane z tym, że ludzie nagle przestają mieć z czego żyć. Ja nawet czasami dostaję takie wiadomości od ludzi, którzy mówią, no jestem bez środków do życia, potrzebuję 1500 zł, żeby utrzymać mieszkanie, jakiś chleb i po prostu będę za to robić, nie wiem, marketing albo sprzedaż albo coś, bo mnie zwolniono i nie miałem oszczędności. W Polsce oszczędności nie są naszą mocną stroną jako narodu. Mhm.
Więc z jednej strony tak, ale z drugiej często pomyśl sobie, robiliśmy tak, mówiliśmy ok, a już robię to 14 rok, nie przepadam za tym, ale już tyle to robię, znam się na tym, jakoś to idzie, uwiera ten kolec w tym bucie, ale to jest znajomy uwierający kolec. I w momencie, kiedy nagle rzeczywistość zewnętrzna przyjdzie nam takie siuch, zmiecie, to jest ten moment, kiedy nie mamy nic do stracenia, a czasami nie mamy nic do stracenia jest dobre. Mm-hmm. Świetne, wiele lat do życia. Tak, bardzo, wiesz, bardzo budujące też mam nadzieję dla osób, które nas słuchają, że czasami musi no właśnie przyjść ten przewrót. No i w ogóle te rzeczy, o których mówisz, są takie ponadczasowe, nawet w kontekście tego, czym się zajmujesz na co dzień, czyli właśnie sztuczna inteligencja, nowe technologie, roboty, które zastąpią ludzi pracy i tak dalej. No są pewne cechy, których no nie zastąpi nikt, po prostu one są w nas, nie? Tak. Absolutnie, ale to jest tak, że bo ja dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć i myślę, że to jest dobra wiadomość dla ludzi, że ja z mojego doświadczenia wiem, że nie jest tak, że muszę mieć jakieś konkretne predyspozycje do życia w świecie zarządzanym przez zmianę. To nie jest tak. To tak naprawdę my jesteśmy w stanie, przekraczając pewne schematy swojego umysłu, jesteśmy w stanie wszystko. Naprawdę. To jest tylko kwestia tego, żeby... Wiesz, co jest ważne moim zdaniem? Systematyczność. Naprawdę systematyczność jest kluczowa i takie naprawdę skupienie na takiej czy siakiej rzeczy, bo to jest bardzo kluczowe, bo w momencie, kiedy tego nie zrobimy, no to się nam to wszystko rozleży. My jesteśmy mistrzami wszyscy od słomianego zapału. To prawda. Tak, opowiadałam tutaj, mówiła Jowita Michalska, wczoraj, teraz będę się zmieniać, zrobię coś zupełnie innego z sobą. No i we wtorek jeszcze mam jakiś power, w czwartek jeszcze mam jakiś power. No ale już w poniedzieli miałam tu reset, nie wiem, tam na działce czy skorzystam i już koniec mojego zapału. I to kluczowe jest to, żeby ten zapał w sobie wykrzesać, żeby to trwało. Też mam różne momenty. Czasami się pół roku do czegoś zabieram i tak właśnie zabiorę się, nie zabiorę. Ale myślę, że to jest taka cecha częściej kobieca, że my się potrafimy zaprzeć i coś ze sobą zrobić. I właśnie tak trudny okres przekuć w zmianę. Więc bardzo polecam, to jest bardzo dobry moment teraz. Niektórzy mają wyjście, niektórzy muszą to zrobić, bo nie mają wyjścia, ale generalnie zrobić to muszą wszyscy. No więc jest tak jak z tym peronem i z tym pociągiem. No, ten pociąg bardzo szybko będzie zaraz jechał, ale na razie na tym naszym peronie jeszcze się zatrzymuje. Można kogoś żeby popchnął, a można wsiąść samemu. Super. Bardzo, naprawdę bardzo fajnie to przedstawiasz. A w takim razie powiedz, jak możemy również w tej zmianie i być może szukając różnych sposobów na siebie także, no właśnie odnajdywać się też i pomóc rozwijać świat tych nowych technologii tak, żeby on nam służył, żeby on był właśnie też dla nas, żebyśmy się no, nie bali też tej zmiany, tak, która przed nami i którą COVID bardzo mocno pokazał, bo nagle wszyscy musieliśmy się zmierzyć z pracą z domu, która skutkowała tym, że trzeba było się nauczyć obsługiwać nowe narzędzia, zmierzyć się z internetem, robić konferencje bardzo często, odnaleźć się w ogóle w takiej nowej rzeczywistości. Więc jak możemy pomóc tej technologii być bliżej właśnie nas? Wiesz co, no pierwszym krokiem, i to jest, ja to nawet uważam trochę za taką swoją społeczną misję, jest znać, poznać, bo dzisiaj mało jest dialogu społecznego na temat kolejnych wdrożeń technologicznych. Dzisiaj mało tego znamy, mało rozumiemy, więc rzadko zabieramy głos, a technologia jest narzędziem. To, w jaki sposób to narzędzie zostanie wykorzystane, zależy od nas. No, nauczyliśmy się już tego, że kolektywna inteligencja i społeczne zaangażowanie wielu ludzi potrafi zmieniać różne rzeczy. I to jest tak, że wielu futurologów pokazuje pewne scenariusze rozwoju nowych technologii i pokazują scenariusz pozytywny i mówią, jaki jest ich zdaniem procent szans, że taki się właśnie zadzieje, w takiej perspektywie głównie 5-10-letniej oraz scenariusz, czasami on się nazywa katastroficzny, który też ma jakiś swój procent szans. I teraz ode mnie, od ciebie i od wszystkich nas, którzy sobie tutaj będą tego słuchać, czy jakichkolwiek innych rozmówek o technologii, od nas wszystkich zależy, gdzie ta technologia na koniec pójdzie, bo to my będziemy jej używać, my będziemy też kreować politykę wokół tego, my będziemy kreować całe prawodawstwo wokół temu, właśnie ten dialog społeczny temu służy. Ale w momencie, kiedy nic kompletnie na ten temat nie wiemy,
a czasami jeszcze jak nie wiemy, to napędzanie tymi takimi bardzo podstawowymi artykułami z mediów głównie społecznościowych, które tytuły tworzą się po to, żeby się lepiej klikać, a treść jest zazwyczaj przedrukowana bez kompletnie nawet czasami wiedzy z jakiegoś innego języka. To są bełkoty o niczym, głównie takie straszące, więc cała narracja też wokół nowych technologii się w niej nie zagłębi, jest negatywna. Bo my mówimy, że zabiorą nam pracę, powiemy, że ta sztuczna inteligencja na pewno nas pozabija wszystkich, a kolejne te technologie to będą nas śledzić i tak dalej. I oczywiście taki aspekt technologii też jest, tylko że my nadal mamy na to ogromny wpływ. I pytanie, jeżeli jestem ignorantką w tej kwestii, to jest tak samo jak z głosowaniem, jak z wyborami. Jeżeli mam gdzieś, kto rządzi moim krajem, w którym jestem rzeczywiście jednym z paru dziesięciu milionów obywateli, ale jednocześnie ten głos mam, jeżeli będę ignorantką czy ignorantem w tej kwestii, nie pójdę głosować, no to będę musiał korzystać ze świata, który tworzy ktoś, niekoniecznie z moim wyborem. Dokładnie tak samo jest ze światem technologii. Jeśli nie wezmę w tym udziału, jeżeli się tym nie zainteresuję, jeżeli nie będę miał na ten temat zdania, no to niech nie oczekuję, że to pójdzie na moją rękę, bo nie wiadomo, jaka ta ręka jest. W świecie COVID-u, jak technologia nam pomaga, pomogła, pomoże, czy może wręcz przeciwnie, szkodzi? Jak jest tutaj, jakie są Twoje obserwacje w tym zakresie? To jest temat znowu po prostu rzeka, dlatego że tych zastosowań technologii w czasach COVID-u jest mnóstwo. No jedna, że jeżeli chcemy ten social distancing jednak nie spotykać się, no to technologia to jest pierwszym pomocnikiem, że się nie spotykamy i teraz wiele biznesów dzięki przejściu do online w ogóle przetrwało. I to taka żadna technologia, no internet i zasięg, sieć i jakiś device, sprzęt i możemy kontynuować swój biznes, wciąż zarabiać pieniądze albo poszukać nowej niszy, to jest rzecz. No sztuczna inteligencja oczywiście, cała moc obliczeniowa, to, że potrafimy te dane jednak segregować, przeglądać, że potrafimy z tych danych skorzystać, to jest sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, które na przykład znajduje nowe zastosowania dla istniejących leków, znajduje w ogóle nowe leki w znacznie szybszym tempie niż to nam się kiedykolwiek udało zrobić do tej pory. Oczywiście no jest cała ta strona, która jest bardzo dyskusyjna, czyli prywatność, czyli to nasze śledzenie nas, tak? I dużo dyskutujemy z ludźmi, z ekspertami od świata prywatności, że no to jest na dwoje babka wróża, no bo z jednej strony opinia publiczna chciałaby wrócić do rzeczywistości, do normalnego świata. Jesteśmy fanami tego, żeby po prostu znowu wychodzić, bywać i tak dalej, żeby chodzić na mecze, żeby się zaczęły z powrotem imprezy masowe i tak dalej. No i w tym momencie musimy trochę wpuścić tej kontroli, bo jeżeli nie będziemy kontrolować przed wejściem na stadion, czy ktoś, nie wiem, ma na przykład właśnie objawy jakiejkolwiek epidemii, bo patrzymy tutaj na przyszłość na 10 lat do przodu i zarazi 30 czy 50 osób, które będą stały obok, no to tego nie chcemy, więc z tej strony chcielibyśmy się zgodzić na to, żeby ta prywatność, żeby troszeczkę tutaj jej oddać. Nie chcemy być okradzeni, chcemy, żeby złodzieje byli łapani i tak dalej, i tak dalej. Tu też jest pewne otwarcie się. Lubimy wygodę, jesteśmy w stanie trochę prywatności oddać za wygodę. Jak mówimy o przyszłości, o technologiach, które są za rogiem, czyli na przykład o asystencie, wirtualnym asystencie, który właściwie za drobne miesięczne opłaty będzie w stanie no, mnóstwo rzeczy zdjąć nam z głowy. Ja osobiście nie przepadam za to, żeby pamiętać, żeby się umówić do fryzjera czy na manikur, nie przepadam za płaceniem rachunków, nie przepadam za pamiętaniem, żeby nie wiem, zamówić stolik w restauracji i tak dalej. Nie wszystkich z nas stać na asystenta, asystentkę, a wirtualny asystent będzie to dostępna technologia. Im więcej damy o sobie wiedzy temu asystentowi, tym będzie on dla nas bardziej przydatny. To jest tak, że można korzystać z przeglądarek w internecie, które są, które nie zapamiętują naszej historii, ale one wówczas nie podpowiedzą nam, jakie strony my chcemy wybierać. I to jest trochę dyskusja na ten temat. Pamiętamy po 11 września potrzeba bezpieczeństwa pchnęła nas w kierunku oddania wielu elementów swojej prywatności i wprowadzenia kompletnie nowych procesów i procedur i prawdopodobnie teraz też się trochę tak stanie. Za 10 lat, jak się spotkamy na Twoim podcaście, to będziemy wiedzieć, czy to było dobre, czy to było niedobre.
No tak, ale już COVID pokazał, że izolacja nie jest dobrym rozwiązaniem dla nas, a ważna jest właśnie ta informacja, tak, jak się zachowywać, co robić, jak odnaleźć osoby chore i myślę, że tutaj sztuczna inteligencja także takiej zmianie nieoczekiwanej no, mogłaby pomóc, tylko trzeba świadomie właśnie do tego podejść, czego ty na szczęście uczysz. I bardzo dobrze. Ja odsyłam oczywiście do wszystkich materiałów, które można znaleźć na Digital University. Jovita też prowadzi transmisje, webinary i można tam znaleźć masę użytecznych, ciekawych informacji podanych w prosty i zrozumiały sposób. No, staram się tak teraz, zwłaszcza ten czas, kiedy jesteśmy w domach, staram się też wykorzystać, żeby się podzielić tym, co ja czytam i moją wiedzą, więc w środy i w piątki o 12 publikujemy te tak zwane nasze Digitalks, w trakcie których raz ja opowiadam o jakimś kolejnym obszarze nowych technologii, trochę staram się odczarować w prosty sposób, tak żeby ułatwić też rozpoczęcie przygody z tą technologią. W piątki za to zapraszam kogoś ciekawego, kogoś ze swoich przyjaciół z tego świata technologicznego, jakąś ciekawą osobowość, sobie wtedy prowadzimy dyskusję. Polecam, to jest, wydaje mi się, takie na początek bardzo pewnie dobre źródło. Tak, bardzo, ja potwierdzam, bo też korzystam i też oczywiście zachęcamy wszystkich do wspierania fundacji, do wspierania dzieciaków sprzętem, tak, środkami pieniężnymi, kto może, kto ma jakie możliwości, no bo to też jest nasza, prawda, przyszłość, więc zachęcam bardzo. Jovita, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że znalazłaś czas. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i oswajajcie się ze sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami i z tym wszystkim, co przed nami ciekawym. Dziękuję, Ola, i powiem Ci gratulacje, że Ty też się odważyłaś i robisz takie rzeczy, bo to jest właśnie też kolejny krok, prawda, pewnie poza strefę swojego komfortu na początek, żeby coś zrobić. Także no, zachęcamy do takich właśnie zachowań. Super, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa.